bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not. To make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, standing like killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stains on the bottom of my pain. I see the sun coming out of that rain. Minds ain't really not game. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. I'm I'm all less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not. To make moves based on my mood drops. Like who's lost? Nie? Bicepsy to tam wiesz, kurwa, zagniesz nadgarstki i one się pokażą, nie? O właśnie, no, dokładnie. A starać się jeszcze cofnąć tutaj biodę? Właśnie chciałem ci zasugerować, żebyś tego nie robił. A nie robić, dobrze. A stań normalnie, tak jakbyś miał nie cofać biodę, tylko zwyczajnie, odstawiasz nogę tak, jakbyś miał miednicę na to ustawioną normalnie. No nie? Do przodu? Do przodu, do przodu. Jak ja? Nie? Bo ci brakuje mobilności w barku. To jest tak o, tak o. Tak o. Że prawa ręka spójrz. Jest od dołu, no nie? No. A lewa jest tu. No. Spróbuj odciągnąć na maksa do tyłu. Cały bark, nie? Tak o, jakbyś chciał rotację, powiedzmy, o właśnie. Widzisz? Tak, że wyprostuj się troszeczkę. I w stronę lustra delikatnie. O właśnie. Moim zdaniem tak masz większą rękę. Nie? Poza tym, że światło z dupy pada. Brzuch, nogi do siebie, napięte. Prosty, prosty stoisz, nie? To ja tutaj też się zamykałem, jakieś robię pytanie. Bo pamiętaj, że jak stajesz bokiem, to tak naprawdę obracasz się tylko tak, nie? Tak, żebyś miał barki w jednej linii. Nie? Nie później tak o, nie? Czy tak nawet. Tylko obracasz się i stoisz w jednej linii. Już, no nie? To jest taki punkt odniesienia do klatki bokiem i do tricepsów. Przynajmniej dla mnie. Więcej lubię tak o. Brawo. Ty masz w sobotę teraz start? Tak. A spróbuj wyprostować prawą nogę bardziej. Wiesz, o co mi chodzi? Prawą.
prawą, daj do tyłu i jakbyś chciał ją wyprostować, mieć prostą w kolanie, no. O, o. Okej. Okay. Robi ci się większa ta dwójka prawa. Jak masz, jakbyś ciut ją przeprostowywał, no nie? W sensie starał się, masz nogę tu i jakby ją prostować jeszcze. Nie? Że jest zaparta, a ty chcesz ją pchnąć w tył, nie? Tak jakbyś to właśnie peta zgasić. No, no, no. No. Triceps? Że tak naprawdę, no to tracisz najwięcej plecami. Tak, tak. Nie? Ale to są tak dwie pozy, kurwa, z siedmiu. No, przodem nie jest tak źle, aż mi się wydaje, ale... Nie, bo nawet najszerszym, jak stoisz przodem, to nie jesteś wąski, no nie? Godzina 4:30, wyjeżdżamy na wyprawę, kolejne zawody, około 600 km przed nami. Do 12 musimy się zweryfikować, po 12 mamy brązowanie. Wszystko co potrzebne chyba zabraliśmy. No i chyba... Jedziemy po medal. Chyba jedziemy po medal. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still. Dobry biceps, wolna cyfra. Dawaj lewy! Dawaj mocne spięcie! Dawaj, pokaż plecy! Mocno! Trzymaj, trzymaj, Mati! Pięknie, Mati! Pięknie, Mati! Trzymaj!
Dobra, siema, jesteśmy już po zawodach, dopiero co wróciliśmy do domu, zjedliśmy śniadanie. No trasa była dość męcząca, bo wczoraj rano musieliśmy wyjechać o 4:30, ze względu na to, że mieliśmy tam około 550 km, a weryfikacje trwały tylko do 12. Okazało się, że trochę trasy nadrobiliśmy, byliśmy tam około 10, ale wszystko i tak się przedłużyło, a same zawody zaczęły się godzinę, no półtora godziny później. Oczywiście bodybuilding, moja kategoria była na samym końcu, nic dziwnego w sumie, no ale no nie lubię tak, wolę raczej robotę zrobić rano, potem już sobie leżeć, odpoczywać i się niczym nie martwić, no ale jak tak jest, no to no musi tak być. Pierwsze co, jak weszliśmy, fajnie przyjęci zostaliśmy do weryfikacji, miło, wszystko, dzień dobry, to, pan Lewandowski. Jako jeden, w sumie prawie jako jeden Polak, tam jeszcze w sumie było dwóch weteranów, startowałem. Weszliśmy na backstage. Backstage to był taki korytarz około 3 metrów szerokości, długi. Takie zaułki, labirynty, ogólnie już było wszystko zaklepane, każde miejsce, każdy kąt. Jak z Kamilem się rozłożyliśmy, to byliśmy w stanie dosłownie usiąść tak i tak nas deptali. Więc nawet nie było jak się położyć. No i wymyśleliśmy, że sobie pójdziemy po prostu za widownię. No i się okazało, że mieliśmy dla siebie około 50 metrów kwadratowych, gniazdko pod nosem, także cały czas ładowarka do telefonu była. Mogliśmy sobie oglądać z miejsc siedzących zawody całe. Ja tam ogólnie raczej leżałem, nie oglądałem, z nogami w górze, żeby też ta separacja tam wyszła. Ale Kamil sobie trochę pooglądał, trochę też pospał, był zmęczony. No i co? No i przebiegały te zawody, przebiegały, przyszedł czas na mnie, pomalowali mnie tam trochę wcześniej. Malowanie ogólnie tutaj coś dziwnego. Dwie warstwy naraz walą, potem schnie się pod wiatrakiem 30-40 minut i dalej i tak się kleiłem. No ale ten bronzer nie był taki zły, potem był zły już jak się ubrałem z powrotem i po prostu wydaje mi się, że on się trochę zmazał, zmył i byłem najjaśniejszy na dekoracjach na scenie. Ale no co do bronzera, okej, okay, na scenie był jeszcze w miarę dobry, tylko jak posmarowali mnie oliwką, no to ta oliwka wsiąkła we mnie dosłownie w minutę. Nie wiem, czy to kwestia oliwki, czy może po prostu gdzieś ta skóra była na tyle sucha, że ona po prostu od razu wsiąkła. Startowałem w dwóch kategoriach. Tutaj kategoria novice, czyli dla osób, które nigdy nie wygrały overall, czyli nie wygrały nigdy, nie miały pierwszego miejsca w zawodach NPC. Tam miałem 12 konkurentów i zająłem pierwsze miejsce. Coś, na co czekałem tak naprawdę od początku sezonu, zależało mi na tym, żeby po prostu złoty medal mieć w tym sezonie. I fajnie, że to jest z Niemiec, że to jest Denis Wolf. Czuję się też doceniony tutaj, że no w sumie panel sędziowski w NPC raczej zawsze jest niezależny. Tutaj też nie było żadnego Niemca, każda osoba była z innego kraju w panelu, no ale czuję się doceniony i też bardzo fajna interakcja z sędziami. Widziałem na scenie, jak pozowałem, że bardzo na mnie patrzą i pokazują palcem między mną a kimś. No to dodaje pewności siebie na pewno i też wiedziałem, po co tam jestem po prostu. Także tutaj wygrana na 12 osób. Chwilę później, bo dosłownie po rozegraniu kategorii 70-80-90, wyszedłem do kategorii regiona 102,5 kg.
i zająłem trzecie miejsce. I tutaj miałem 8 osób w kategorii. Ogólnie obstawialiśmy tak z Kamilem, że będę od 1 do 3, bo stałem w centrum. Pierwszego miejsca dzisiaj, wczoraj, nie miałem szansy moim zdaniem osiągnąć tutaj. Nie znam tego chłopaka, ale widziałem już go wcześniej. On kilka razy już walczył nawet o kartę pro, wygrywał swoją kategorię i był już w tym open, ale tej karty jednak mu się nie udało zyskać, no ale no, poziom po prostu był dla mnie nie do przeskoczenia jego, a chłopak z drugiego miejsca, wydaje mi się, że przodem mogłem wygrać, ale tyłem, tylną taśmę miał o wiele bardziej ode mnie odsłonioną wczoraj. Ja zazwyczaj też mam odsłonioną, te pośladki widzieliście na pierwszym materiale, że tam były wyproszkowane. Wczoraj no nie było tego, wczoraj była tylna taśma troszeczkę zamglona i myślę właśnie, że tą właśnie tylną taśmą on ze mną wygrał. Nie mam nic za złe, wygrał. I na pewno to było też sprawiedliwe. No z wyniku jestem bardzo zadowolony, bo czekałem na to złoto, że ono przyjdzie. Co do nagród, bo możecie być ciekawi, dostałem wegańskie EAA, cytrynian magnezu, białko naturalne, koncentrat, ale nie, jaki to jest koncentrat, ma 7 gramów tłuszczu, dość dużo, jak na naturalne białko. I jakiegoś sleepwella, coś w stylu tam po prostu usprawniającego zaśnięcie i jakoś snu poprawiające. No nie wiem co to jest, zobaczymy, przetestujemy. Ale no, no nie o to chodzi tutaj mi w nagrodach. Chcę się pokazywać, chcę po prostu pokazywać siebie i robić gdzieś sobie już, wyrabiać to nazwisko. Kolejna kwestia. No wracając z zawodów, tutaj już tydzień temu były problemy, bo mieliśmy 1200 km łącznie do przejechania. I zatrzymywaliśmy się dosłownie co półtora godziny, żeby pół godziny odespać w nocy. No to było bez sensu trochę, bo nie dość, że wróciliśmy późno, to jeszcze spaliśmy do 11. Także teraz stwierdziłem po prostu, powiedziałem do Kamila, dawaj zjeżdżamy, prześpimy się 5 godzin i wyruszamy w trasę, dopiero wrócimy do domu. No i tak zrobiliśmy. I wydaje mi się, że dzisiaj lepiej się na pewno czujemy, już jesteśmy po śniadaniu. I raczej będziemy ten dzień już do końca żyli, nie będziemy już spali. Co do kolejnych zawodów, bardzo się cieszę, bo mam 3 tygodnie przerwy. A ten start ogólnie teraz, który dzisiaj omawiamy, był pod znakiem zapytania ze względu na to, że w środę, gdzie już miałem zaczynać ładowanie, spuchł mi brzuch po lewej stronie. Nie wiem, co to było, ale prawdopodobnie po prostu zapchały się jelita, bo no, łącznie nie wypróżniałem się około 30 paru godzin. Co jest dla mojego systemu wypróżniania nienormalne. No już byłem przestraszony, myślałem, że może wątroba, myślałem, że może zapalenie wyrostka, no ale okazało się, że wątroba i wyrostek są po prawej stronie, także tutaj już się uspokoiłem. Przeszło, mam nadzieję, że nie wróci i że będę w stanie za 3 tygodnie wnieść jeszcze lepszą formę na scenę. Bo z Dawidem zadecydowaliśmy, że będziemy chcieli jeszcze jakieś 1-2 kg tłuszczu ze mnie ściągnąć, także tutaj nie będzie tak naprawdę odpoczywania, no ale przynajmniej będzie przerwa od startów, więc na treningu będę mógł potrenować, a nie przyjść i po prostu udawać, że coś tam robię, nie? To już mnie też dość cieszy. No i co, chyba tyle. No, medale są naprawdę ładne, będzie fajna pamiątka. Dennis Wolf, mogę powiedzieć. Facet, kurczę, no kilka lat temu jeszcze ważył około 120 kg na scenie, z tego co pamiętam. Wczoraj wyglądał tak, jakby miał na scenę zaraz wyjść. Twarz tak zaciągnięta, normalnie death face pełną, no nie widziałem chyba nigdy tak po prostu zapadniętej twarzy. Jeszcze jedna rzecz i fajny smaczek, może puścimy to teraz właśnie. Guest posing Ursa Kalecińskiego. Chłopak na żywo, nie widziałem chyba nigdy takiej sylwetki na żywo. Jest on, chyba jest teraz w off-seasonie i to w szczycie off-seasonu. Te mięśnie są, widać, że to jest takie ubite, twarde, jakościowe, kompletne. On jest, chłopak jest nabudowany z każdej strony. Tam nie ma, może poza ramionami, tam nie ma słabego punktu. To jak się porusza na scenie, jakie show robi, jak Niemcy, jaką interakcję z Niemcami łapie. Po prostu no, naprawdę jestem pod wrażeniem. I kurczę, no tak się zastanawiam, czy taka osoba właśnie jak on nie spowoduje, że tutaj będzie taki boom na tą kulturystykę w Niemczech, bo nawet jadąc na te zawody
tydzień temu spodziewaliśmy się raczej niewielkiej ilości zawodników, tam tych zawodników było dość dużo. No i tutaj też myślę, że nawet organizator nie spodziewał się takiej ilości zawodników, bo te zawody miały się skończyć około 16.30, 17.30, a skończyły się o 23.00. Także no naprawdę niech tak będzie, niech ta kulturystyka rośnie. Mi to odpowiada, ja to lubię i na pewno wy, co oglądacie mnie, będziecie z tego raczej zadowoleni, jeżeli też jesteście pasjonatami. Co, kończę kawkę, w sumie to zaczynam, bo nawet jeszcze łyczka nie wziąłem. Obejrzę coś, odpocznę. Po południu powrót do Szczecina, już niestety do pustego domu. Natalka mnie zostawia na 6 tygodni, ma mnie dość już. Mówi, że nie będzie mi gotowała już posiłków, już ma dość tego krzyku, bicia jej. No ale damy radę jakoś się przygotować, myślę, jeszcze na kolejne zawody. Na razie.